Pinko to urodzinowy prezent dla mnie. Ognisty rubin. Dojrzewał miesiącami i już prawie jest. Hej, zawsze mówię, nie ma lepszej półki niż podłoga. Serce. Magii czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód, moc, w krainie marzeń. Razem dzięki nam, mój kucyku, blask magii niech otuli dziś nas. My Little Pony, przyjaźń to magia. Hop, hop! Jest to kto? Ognisty! Tajemnica nadmiaru. Ten ma co najmniej 20 karatów. Żadnej skazy, czyste fasety. A, w dodatku pyszny. A, szukałaś czegoś? O, no właśnie. Szukałam jakichś książek z historii mody i krawiectwa. Mówiłeś coś, że jest pyszny? No a jak? Za tydzień mam urodziny i zjem sobie go na obiad. Spróbuj tego. Wielkie dzięki. Coś mi mówi, że w tym sezonie wrócą peleryny zmarszczonej tafty i chcę się przygotować. Mam nadzieję, że będzie naprawdę smaczny. Jeszcze nigdy nie widziałam niczego tak pięknego. Cóż, no faktycznie jest ładny. Ładny? On jest przewspaniały. Więc weź go sobie. Wiem, jak lubisz piękne kamienie. To niesamowite. Nie wiem, co powiedzieć. Spajkusiu, jesteś przeuroczy. Dziękuję ci bardzo. No, no, Spike. Z twojej strony to był bardzo szczodry gest. Rarity jest w siódmym niebie. Nigdy więcej nie umyję tego policzka. O, długo to jeszcze potrwa? Goście zaraz tu będą. No, pięknie. Wszystko wygląda doskonale. Wszystko to nie. Chusteczka? Ale po co? Nawet mowy nie ma. Mówiłem, że nie wymyję tego policzka i nie wymyję. Dość tego, Spike. Umyj policzek. Nie chcę. Przestań. Nigdy. Zostaw mnie. Wszystko dla mnie? A kto ma dzisiaj urodziny? Wszystkiego dobrego. Nie wiedziałeś, że dostaniesz prezenty? To moje pierwsze urodziny w Ponyville. Dotąd dostawałem tylko jeden od Twilight. Książkę. O tym mowa. To z mojej nowej linii peleryn. Zrobię po jednej dla każdej z was. Natchnęła mnie szczodrość naszego drogiego Spajkusia, który podarował mi ten piękny rubin. To jeden z najlepszych prezentów na świecie. Applejack, dziękuję ci za ten kocyk w jabłka. Taki mięciutki. Dobra, Spike, 15 raz mi dziękujesz. Weź nie przeginaj. No bo już dawno nie czułem się taki szczęśliwy. Niech ta impreza się nigdy nie kończy.
musisz iść do cukrowego kącika po niespodziankę, którą dla ciebie naszykowali na urodziny! Nie żartuj! Ale to nie znaczy, że musisz tam lecieć na nic się nie oglądając! Jestem! Dzień dobry! Tu jest nasz solenizant! Wszystkiego najlepszego! Dzięki! Dowiedzieliśmy się, że masz urodziny i wypróbowaliśmy nasz nowy przepis! Szafirek! O raju! Bardzo dziękuję! Najpierw dostałem górę prezentów od przyjaciół, a teraz wspaniałe szafirowe ciastko! O, co za dzień! O! O, gapa ze mnie! Strasznie cię przepraszam! Nie szkodzi. Jesteś bardzo przejęty. Państwo Cake zrobili dla mnie ciastko. W prezencie, bo mam dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego. Szkoda, że ja nie mam prezentu. O! Dla ciebie. A, coś ty! Jasne. W końcu urodziny są raz w roku. Wszystkiego najlepszego, Spike. Urodziny powinny być codzień. Pinky mówi, że mam urodziny i dostaję ciastko. Ja o tym mówię Shirley i dostaję kapelusz. Ciekawe. Cześć, jaki ty Split? Jaką masz fajną piłkę? Mam dziś urodziny. Działa jak marzenie. Cześć, Junbug. Mam urodziny. A wszystkiego najlepszego. Nic mi nie podarujesz? No wiesz, chyba wypada. Ale ja nic nie mam. No, ale te kwiatki mogą być, Spike! Och, nie gniewaj się. Widzę, że mu się spodobało obchodzenie urodzin. Nic nie szkodzi. Wszystkiego najlepszego! Co ty wyprawiasz? Wymuszasz na innych prezenty? Rety, ty masz rację! Coś we mnie wstąpiło. Całe szczęście, że przyszłaś. Oddam kapelusz Shirley. No dobra. Do zobaczenia. Jasne! Pa! Kto ma jeszcze prezent dla małego Spajkusia? Całą noc z boku na bok. Miałam przeokropny sen. Ja nie wytrzymam. Skądżeś to wszystko? Ale co jest? Co się ze mną dzieje? Nie wiem. Co było wczoraj? Czy coś się stało? Robiłeś po południu. Poszedłam najpierw do... Spike! Najpierw poszedłeś do... Nie pamiętam. Mogę wziąć globus? Nie używasz go. A tę książkę? Spike, ja się martwię. Odkąd jesteś taki... chciwy. Odkąd mam takie długie łapy? Co mi się stało? Dzień dobry, słucham. Czym mogę służyć? To Spike. Coś z nim jest nie tak. Nagle bardzo urósł i zaczął sobie brać rzeczy, które nie są jego. No dobrze, więc przyjrzyjmy mu się z bliska.
Czy mój kucyk źle się dzisiaj czuje? Kto jest dzielnym kucykiem? Kto jest dzielny? No i? Co mu jest, doktorze? Chyba już wiem, na czym polega problem. On jest smokiem! Tyle to ja wiem. Zawsze był smokiem. A, więc wszystko jasne. Słuchaj, ja nic nie wiem o małych smokach. Ja się znam na małych kucykach. Idź do weterynarza. O, zgoda. Dzięki, doktorze. Jestem w kropce. Psa zdiagnozuję w jedną sekundę. Węża jeszcze szybciej, ale będę szczera. Nigdy nie widziałam prawdziwego smoka. Dobre psisko, poczciwy kudłacz. Siad! Wielkie dzięki. Chodź, Spike. On zaczyna dojrzewać. Należało się tego spodziewać. Dojrzewać? To znaczy, że dorasta? Ale czemu wszystko sobie przywłaszcza? Bywa chciwe serce smoka. Smok je dużo, rosnąc w oczach. Gdy tak rośnie coraz większy, to głód robi się silniejszy. Jeśli głodu nie powstrzymasz, Spike przemieni się w olbrzyma. A gdy przyjdzie jego pora, to wyrośnie na potwora. To znaczy, im więcej rzeczy zbierze, tym większy i chciwszy się stanie? Ale jak go powstrzymać, zanim będzie za późno? Jeśli chcesz powstrzymać wzrost potwora, walcz z chciwością, póki jeszcze pora. Zostaw ją w spokoju! Spike chce! Nie dostaniesz mojego skutera! Spike chce! Ej, Spike! Widziałeś, jaka fajna miotła? Spike chce! Na co czekasz? Jaka piękna miotełka! Spike chce! Tłucz ile chcesz! Ja cię nie wypuszczę! Och, Spike! Właśnie je poukładałam! O, co znowu? Ponyville mógł mi ukraść jabłka. A co gorsza, kto mi ukradł liście? Spike oszalał! Musisz go szybko złapać na lasso! A to dobry dowcip. Mały Spike szaleje. Nie mogę. Twilight, łap za sznur. Żeście się przywiązały do drzewa! Nie rżij i nas rozwiąż! Co to jest? To był głos Fluttershy! 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 Tu, na górze! Co się stało? Uczyłam wiewiórki kroków do walca, kiedy nagle pojawił się potężny, rozwścieczony, wielki smok! To był Spike! Spike? A po co Spike'owi mój kurnik? Wyrwał go ze ziemi i wypełnił jabłkami i liśćmi. To był głos Pinkie Pie. Lecimy tam! Fletch! Poszedł! Pinkie Pie, nie dam
Więcej marszczenia. Gbur. Nie bój się, Rarity, już jesteśmy. Zostaw ją natychmiast. Uprzejmie prosimy. Głuchy jesteś, czy tylko udajesz? Będziemy zobowiązane, jeśli zechcesz nas wysłuchać. No dalej, ruchy. Ej, ja nie jestem jakąś łapką na muchy. Okradasz kucyki, siejesz popłoch, a mnie używasz jako broni siecznej. Co, aczkolwiek straszne, da się zrozumieć, bo w końcu jesteś smokiem. Ale to... To jest zbrodnia przeciwko modzie! O nie, nigdy nie dostaniesz tego kamienia! Ten klejnot dał mi mój drogi przyjaciel, mały Spajkuś. Najsłodszy, najlepszy i najczulszy smok na świecie. Zbyt wiele dla mnie znaczy, bym go oddała takiej chciwej bestii. Dla ciebie. Proszę. Wolę cię widzieć szczęśliwą, niż go zjeść na obiad. Ja nie wiem, co powiedzieć. Taki szczodry gest, dziękuję. O, co teraz? Pewnie mnie pożresz albo coś. Spike? Ten potężny smok to ty? No szybko, zróbcie coś! Już lecę. Powiedzieć! Tak na wszelki wypadek! Ja zawsze się w tobie trochę... Udało się! Nie mogę uwierzyć, że się udało! O, dla mnie to normalka. Chciałam ci tylko powiedzieć, jaka jestem z ciebie dumna. Dumna ze mnie? Tak, bo to ty powstrzymałeś siebie przed zniszczeniem Ponyville. Jesteś moim bohaterem, Spajkusiu. Mua! Księżniczko Celestio, dziś nauczyłem się czegoś o przyjaźni. Zdaje ci się, że dobrze jest gromadzić rzeczy,
ale znacznie lepiej jest dać coś komuś, kogo bardzo lubisz. Zrozumiałem, że fajniej jest dawać niż dostawać. I że uprzejmość i szczodrość budują prawdziwą przyjaźń. A ta jest najważniejsza ze wszystkiego na świecie. No cóż, prawie najważniejsza. Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Pluźniak i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Że mamy nowego, ślicznego dzidziusia. Cupcake i Carrot Cake pewnie są dumni. Ciekawe, to ogierek czy klaczka? Chcę zobaczyć naszego kucyka, chcę zobaczyć, który to! To nasz synek, Pancake. A to córeczka, Pumpkin Cake. Do zabawy? To dwa razy fajniej! To najlepszy dzień świata! Musimy uczcić wasze narodziny! Dzisiejszy dzień urodzin! Ciii, dajmy dzieciaczkom spać! Ale ja tylko... Sto lat! Tobie i tobie też! Skoro to bliźniaki, czemu jedno jest Pegazem, a drugie jednorożcem? Otóż mój pra-pra-pra-pra-pradziadek był jednorożcem, a cioteczny przodek ze strony stryjecznego dziadka Cupcake był Pegazem. Logiczne, prawda? No jasne! Ha! Czekajcie tylko, aż młodemu Poundcake'owi wyrosną skrzydełka, a rozniesie miasto! Uważajcie na Pumpkin Cake! U małych jednorożców znienacka pojawiają się czarodziejskie moce. Szybko! Musicie zdmuchnąć świeczki! To łatwizna, bo świeczek jest zero! A to dlatego, że na razie macie zero lat! Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Serce, magii czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc, krainie marzeń. Razem dzień i noc, nas magii niech opuli dziś nas. My Little Pony, przyjaźń to magia. Bobasy Cake. Miesiąc życia właśnie stuknął wam. Gdybym czas prędko leci, przyrzekłabym dzieci, że to dzień minął górę dwa. A cały miesiąc już co do dnia. O tak! Co powiecie na najfajniejszą zabawę pod słońce? Gdzie jest Pinkie Pie? Tu jest! Gdzie jest Pinkie Pie? Gdzie jest Pinkie Pie? Tu jest! Tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Wszystko w porządku? Czy kogoś przewinąć? A gdzie tam? Nie trzeba! O, a może... O, już się robi! A może ktoś tu zgłodniał? Dziękuję, niedawno jadłam śniadanie. Robi się. Robicie śmieszne miny. Też umiem.
Nie o to chodzi, Pinky. Dzieciom musi się odbić. Dobrze już, gotowe? Kto chce się znów bawić? Pound Cake, nie kopiemy rzeczy. Nie gryziemy rzeczy, Pumpkin Cake. Poza jedzonkiem. Ty, na korę cynamonowca na śmierć zapomniałam. Nie, przed chwilą dostały po butli. Nie chodzi mi o dzieci. No tak, wielkie zamówienie jedzenia, które musimy dostarczyć dzisiaj. Przy tych maluchach o wszystkim zapomnieliśmy. Szybko, kochana, trzeba znaleźć koniecznie opiekunkę do dzieci i zająć się dostawą. Ja się zgłaszam, bardzo chętnie. Uwielbiają bawić się ze mną. Kogo my znajdziemy tak w ostatniej chwili? Mnie! Jestem! O, z przyjemnością je przyjmę, ale przepraszam, nie dzisiaj. Obiecałam Angelowi, że zrobimy dziś piknik. Rozumiecie to, prawda? Nie gniewajcie się chyba? Błagam, nie gniewajcie się! Zajmę się nimi, proszę! Muszę skończyć raport dla księżniczki, podsumowujący wszystkie pozostałe raporty. Zaopiekuję się nimi! Siedzieć z dziećmi teraz, gdy maszeruje na nas chmara wygłodniałych gąsienic? Muszę zebrać jabłka, zanim je wszystkie zjedzą. Ja mam chwilę czasu! Dostałam bilety na powietrzne akrobacje Wonderbolts. Muszę lecieć! Weźcie mnie! Nie! Mła? Plus dzieci? O, nie. Ale bardzo wam dziękuję za pamięć. Pinkie Pie, czy mogłabyś się zaopiekować bliźniakami? No nie wiem, muszę sprawdzić, czy jestem wolna. Czekaj, Pinkie, czy masz świadomość, że opieka nad dwójką maluchów to wielka odpowiedzialność? Oczywiście rozumiem. Na drugie imię mam odpowiedzialność. Pinkie, odpowiedzialność Pie. Ale tym razem musisz się nimi naprawdę zająć. To nie wyłącznie zabawa. Musisz być odpowiedzialna. Tak, wiem i będę. Jestem! Trzymaj, kochanie. Oto lista najważniejszych obowiązków. Jej, dosyć sporo tych... Czysta przyjemność. Polukrujemy na miejscu, choć skarbie czas ucieka. Uważaj na nasze słodziaczki. Oczywiście, możecie spokojnie iść. Ja to już nad wszystkim panuję. Dobrze, chciałam to zachować na deser, ale dla takiej
i publiczności nie ma co się oszczędzać! Ogonkiem róż, krum, 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 potem ryjek zrób, krum, 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 stać głośno tu, krum, 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 i głośno mów, krum, 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 ogonkiem róż, krum, 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 potem ryjek zrób, krum, 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 stać głośno tu, krum, 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 i głośno mów, krum, 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 ogonkiem róż, krum, 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 potem ryjek zrób, krum, 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 stać głośno tu, krum, 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 i głośno mów. Już! Opieka nad dziećmi to łatwizna! Przekąska! To opanujemy! No, słodziaczki! Jemy! O tak! Miam, miam, miam! Miam, miam, miam! Nie, pumpkin cake, jedz jedzonko, nie jemy obrusu. Hej, dzieci, popatrzcie! Dokąd to zmierza? Pumpkin cake, nie jemy ręcznika! Stójcie! 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 Się, Pinki. Wiedziałam, że nie dasz rady i że na pewno się przydam. Że co, proszę? Do dzieci trzeba mieć cierpliwość, a niektórzy nie potrafią sprostać tak poważnym obowiązkom. Co ty powiesz?
Bardzo dziękuję za wizytę, ale nie mam czasu cię zabawiać. Muszę stawić czoło swoim tu obowiązkom. Chętnie ci pomogę, naprawdę z chęcią. Coś takiego! Myślę, że sobie nie daję rady. Może dlatego, że rzeczywiście nie daję rady. Ale postanawiam, że sobie jakoś poradzę. Poundcake! To łóżeczko i służy do drzemki spania, a czasem w sytuacji wyjątkowej za pozwoleniem jako rodzaj obronnego fortu. Lecz to nie trampolina, więc przestań skakać w tej chwili, chłopcze! A ty, moja panno, nie bierzemy do buzi niczego, czego nie można bezpiecznie sprawić, więc przestań rzuć tę zabawkę w tej chwili! Po tak wyczerpującym popołudniu wszystkie grzeczne kucyki udają się na drzemkę, więc macie spać! Słodkich snów! I to się nazywa pełna profeska. O nie, 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 nie! Niedobrze, niedobrze! Pound, Pumpkin, gdzie jesteście? No już, nie chowajcie się! Dziewczynką ślinką i zostań grzecznie w łóżeczku, śleczku. Ha ha ha!
Już! I kto jest najodpowiedzialniejszy? Lubiłam bawić się z dziećmi, więc myślałam, że opieka nad nimi polega właśnie na zabawie. Niestety, zajmowanie się maluchami to dużo większa odpowiedzialność, która wiąże się z obowiązkami. Dziś nauczyłam się, że nie wystarczą same chęci. Trzeba także mierzyć siły na zamiary. Pinkie Pie, jesteśmy! Powiedz, jak wam poszło? Czy to na pewno jest nasz dom? Niesamowite po prostu. Nie podejrzewaliśmy, że taka odpowiedzialna z ciebie osoba. Zgodziłabyś się w takim razie na stałe zostać opiekunką naszych maluszków? O ile będę wolna? Mam troszkę czasu w... nigdy! Pinki! Trochę czasu we wtorek. Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gabrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Applebloom, mam taką nadzieję. Nadzieję? Jestem pewna. No przecież ostatnio wygrywałaś te zawody 10 razy z rzędu. No i zdobyłaś więcej niebieskich flo niż wszystkie kucyki w Ponyville. Nie mogę się doczekać, kiedy zbierzemy wszystkie możliwe nagrody w Equestrii i znów wrócisz do domu z tytułem mistrzyni rodeo. Mój mały kucyk, czuję smak, kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Czułe serce, magii czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód, moc, w krainie marzeń. Razem dzięki nam, blask magii nie pobudzi dziś My Little Pony, przyjaźń to magia. Ostatnia gonitwa. Ostrożnie! Proszę cię, uważaj, dość już szkód wyrządziłaś. Nie rozumiem, co poszło nie tak.
Cia, to zagadka. Piękna robota, Rainbow Dash! Wszystko u ciebie w porządku? Mogę ci jakoś pomóc? Nie, nie możesz. W imieniu Celestii każę ci siąść i nic nie robić. Przepraszam, niechcący! Applejack! 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 Uwaga, kucyki, poproszę o uwagę. Bardzo proszę. Zebraliśmy się, aby pożegnać Applejack, która wybiera się do samego Canterlotu na doroczne zawody Rodeo. Z góry chciałabym podziękować Applejack za to, że nagrodę pieniężną postanowiła przekazać na odbudowę ratusza. Yeah, Applejack! Oj, nie. Nie umiem ładnie przemawiać. No dobra, to nie. Ale bardzo wam wszystkim dziękuję za to ciepłe pożegnanie. Kibicujecie mi wiernie od wielu, wielu lat. Więc w ten sposób mogę się wam zrewanżować, pomagając naprawić dach. Ponwil, będziecie ze mnie dumni. Idź, pokaż tym amatorom, jak się wygrywa w wielkim kucykowym stylu. Pokażę im, babciu Smith. I nie wracaj bez kasy. Oczywiście. I dobrze się baw i nie denerwuj. A jeśli już, to skieruj tę energię w udowodnienie, że jesteś najlepsza. I zjedz orzeszków, popcornu i cukierków, dadzą ci pozytywnego kopiaka. Po prostu się postaraj. To gwarantuję na 100%. Pociąg do Canterlotu, odjazd. Kto się zabiera, niech prędko wsiada. To chyba ja. Do zobaczenia. Przynieśli niebieskie wstążeczki. I górę pieniędzy. Obiecuję. Wracam za tydzień z wielkim workiem pełnym niebieskich flo. Trzymaj się tam! Trzymamy kciuki! Zatoriję! No co? Wzmaga bezczelność! O, oby przyjęcie niespodzianka okazało się niespodzianką. Przecież o to w nim chodzi. Tak, wiem, ale czasem niespodzianka może wystraszyć. Lepiej, żeby ta okazała się miła, a nie taka bardziej zaskakująco potworna. Niespodzianka! O, Pinki, wystraszyłaś mnie. Przepraszam, ćwiczę okrzyk niespodzianka dla Applejack na przyjęcie niespodziankę wydane na cześć naszej mistrzyni Rodeo. Niespodzianka! Cicho, Pinki, Applejack chyba już idzie. Spoko, rozumiem, nie wydaje już odgłosów. Niespodzianka! Niespodzianka! A niech to! Jejku, wielkie dzięki za niespodziankę! Skąd wiecie, że mam urodziny? Jest to od Applejack. Do rodziny i przyjaciół. Nie wracam do Ponyville. Nie martwcie się, wyślę pieniądze. I nic więcej. Applejack nie wraca do nas? Ale jak to? Nie wraca do Ponyville? Kocha nasze miasto. I kocha nasze gospodarstwo. I kocha swoją rodzinę. Musiało jej się przytrafić coś strasznego, skoro nie może wrócić. Pewnie jest ranna, smutna albo się boi. To na co my czekamy? Lećmy po nią! Oczywiście, przeszukamy całą Equestrię, jeśli trzeba. Sprowadzimy ją. Jesteście super! Dziękujemy. Wypadło nam jabłuszko z gniazdka. Thank you.
trop nie okazał się fałszywy. Obiecałyśmy, że ją znajdziemy i nie chcę wracać bez niej. Nie będziemy mogły spojrzeć nikomu w oczy. Nie mamy co się tam pokazywać. Nie wiem, czy wytrzymam tą stację. To jest miejsce, w które rzekomo Applejack udała się po zawodach w rodeo. Rozdzielmy się i szukajmy wszędzie. Mamciu! Szybko, 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 pośmiech się ty tam! Niektórzy to są hieny. Applejack! Znalazłam, 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 znalazłam! O, Applejack, nareszcie! Więc nic ci nie jest? Znalazłam, 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 znalazłam! Zaraz wracam! Witajcie, dziewczyny! Co tam? Czemu nie wróciłaś do Ponyville? I co robisz tu? Wszystko dobrze? Masz papu! Co się stało, Applejack? Applejack? Czy to twoje koleżanki z Ponyville? Zgadza się. A pani to... Jestem Cherry Jubilee, szefowa rancha Cherry. Applejack wam nie mówiła? Obserwowałam, jak sobie radzi na zawodach. Nie znałam dotąd kucyka, który wygrałby aż tak wiele nagród naraz. O, rajciu, pani Jubilee, to chyba lekka przesada. A do tego skromna! Uwielbiam kucyki o tak szybkich kopytkach i mocnym grzbiecie. Kiedy usłyszałam, że Applejack chce zmienić środowisko, wkroczyłam szybko do akcji i sprowadziłam ją tutaj. No dobrze, porozmawiajcie sobie. Do zobaczenia później! Zmienić środowisko? A co to ma znaczyć? Nie denerwujcie się. Chciałam sprawdzić, jak się zbiera wiśnie zamiast jabłek, więc postanowiłam przyjąć tę posadę i tyle. I tyle? Jak możesz tak mówić? Wybaczcie, ale tak to właśnie jest. Dzięki, że wpadłyście. Możecie już wracać. Pozdrówcie moich bliskich, powiedzcie, że wszystko dobrze. Przepraszam bardzo, ale nie przejechałyśmy całej Equestrii po to, żeby wracać do domu bez ciebie. Nie prosiłam, żebyście mnie szukały. Koniec tematu, nie zamierzam wracać do Ponyville. Bardzo to wszystko dziwne, chyba coś przed nami zataiła. Zdecydowanie, musimy koniecznie ją przycisnąć. Co? Przycisnąć? Och, wyciśnijmy coś do jedzenia. To jak? Bierzemy się do roboty? Jestem gotowa, proszę pani. Świetnie! Chodźcie, dziewczęta! A wy co tu robicie? Będziemy sortować wiśnie. Możemy zaczynać? Dobrze. Czerwone wiśnie wkładamy tu, a żółte tutaj. Bardzo proste zadanie. Najważniejsze, żeby mieć przy tym... zabawę! Co wy knujecie? No wiesz, bardzo zachęcająco wyraziłaś się o tej pracy. Aha, dobrze. Tylko uwaga, ani słowa o Ponyville. Jak chcesz. Przestań więc gadać, tylko się ruszaj. Powiedz, kochana, jak było w Canterlocie? Nie mówię o Ponyville, pytam o Canterlot, to co innego. Było w porządku. Rodeo się udało? Tak. Poznałaś jakieś fajne kucyki? Parę. Naprawdę? A spotkałaś White Bulla Hickoka albo Calamity Maina? Tak, widziałam ich. I tam poznałaś panią Jubilee? Tak. Pani Jubilee miała stoisko z wiśniami. Pyszności. Przepraszam? Kandyzowane w serniku w cieście kruchym. Zagaiłyśmy rozmowę jak dwie sadowniczki. Powiedziałaś jej o farmie Sweet Apple? Tak. A powiedziałaś jej, czemu nie chcesz wracać? Nie, bo to nie jest jej sprawa. Czy mogłabyś zwolnić? To dlatego, że przeze mnie padał deszcz? Nie! Pomocy! Poczułaś się urażona, gdy dałam ci tę książkę o sadownictwie? Nie! Dlatego,
może kiedyś skrytykowałam twoją fryzurę? Nie, nie, nie! I nie powiem wam, więc... Stać! O! No to chyba wypadłyśmy z gry. Bo gramy zbyt łagodnie. Tak, ciężkie czasy wymagają cięższych środków. Pora wytoczyć większe działa. Hej, Applejack, pomóc ci? A obiecujesz nie zadawać pytań? Obiecuję! Wiesz może, co to wiśnioczanga? Przepraszam, to pytanie. Takie pytanie jest w porządku. Nie, nie wiem, co to jest wiśnioczanga. No oczywiście, sama to wymyśliłam. Wiśnioczanga to takie zmiksowane wiśnie w specjalnym naleśniku smażonym w głębokim tłuszczu. Fajna nazwa, nie? Waham się, czy nie zmienić na chimi wiśnie. Też jest niezła. Co ci się bardziej podoba, wiśnioczanga czy chimi wiśnia? A może połączyć chimi wiśnioczanga? Tak jest najfajniej. Lubię śmieszne słowa. Moje ulubione to kumkwat. Tego nie wymyśliłam. Chciałabym pracować w sadzie kumkwatów, żeby kumkwat mówić codziennie. Kumkwat, kumkwat, kumkwat! I korniszonek! Też śmieszne słowo, prawda? Korniszonek, korniszonek, korniszonek! Powiedz ze mną! Korniszonek, kumkwat, korniszonek, kumkwat, korniszonek, kumkwat! Nie! Błagam dość, błagam dość! Stanie pod warunkiem, że puścisz farbę! Nigdy! A propos farby, wiesz, ile słów rymuje się z farba? Garba, korba, torba, szczerba, zorba. Dobrze, jeba, dobrze! Jeba, powiem wam, co się stało! Tylko proszę, przestań mówić! Ale czy to może zaczekać do śniadania? Dziś jestem skonana. Do jutra, tak? No, nie wiem. Dajesz Pinki słowo? Powiem wam całą prawdę przy śniadaniu. Pinki słowo. Jak to dobrze, że wreszcie się czegoś dowiemy. Ta, być może. Wątpisz w to, Rainbow? Przecież dała nam święte Piggy słowo. Dzień dobry, Applejack! Gotowa na śni... Nie ubawię się, Pinki słowa! Applejack! Dałaś Pinki słowo! Applejack, zatrzymaj się! Gazu do dechy, muszę stąd nawiewać! Zaraz nam ucieknie! Nie damy jej! Patrzcie! Za tamtą bryczką! Zapłacę poczwórnie, tylko je zgubmy! Bardzo niegrzecznie! Szybciej! Szybciej! Dawaj, Fluttershy! No? Gaz, pula! Gaz, gaz! Applejack, złamałaś Pinki słowo! Przeproś nas! Pinki, nie złamałam żadnego słowa! Co? Przypomnij sobie, powiedziałam, że wszystko wam powiem przy śniadaniu! Lecz na nie nie przyszłam! Nie mogłam się pojawić, ponieważ nie mogłam wam powiedzieć! Ale...
Przepraszam, Pinki. Nie mogę powiedzieć prawdy. Nie mogę! Przeprosiny usłyszałam. To na razie wystarczy. Porządnie przeprosisz nas później. Rarity, łap mnie! Co, Pinki? Nie! Rainbow, wracamy! Nie teraz! Niech sobie radzą same! Żegnamy! Ha! Teraz mnie złapcie! A, no tak. Nie tak prędko! Dobra, to już wiecie. O czym? Sama spójrz! Widzę! Widzę, że zdobyłaś bardzo dużo wstążek, tak jak mówiła pani Jubilee. Nie rozumiesz? Zdobyłam flo we wszystkich kolorach, ale niebieskiego ani razu. Byłam trzecia, czwarta, raz nawet druga, lecz ani razu nie wygrałam. I nie wygrałam żadnej nagrody pieniężnej. Ale napisałaś, że przyślesz pieniądze. Dlatego tu jestem. Żeby je dopiero zarobić. Wszyscy w Ponyville tak mnie pięknie żegnali, że nie miałam sumienia wracać z niczym. Wróciłabym jako przegrana. Applejack, nie jesteś przegrana. A przyjaciółki? Dla nas możesz zająć nawet miejsce 50. Bo dla nas zawsze jesteś pierwsza. Więc nie gniewacie się na mnie, naprawdę? A co z panią burmistrz? Nie potrafię spojrzeć jej w oczy. Miałam przywieźć pieniądze na odbudowę dachu. Applejack, dziurę w dachu jakoś tam się zawsze załata. Ale jeśli nie wrócisz, nie będziemy w stanie załatać dziury w swoich sercach. O nie! Nie zamierzam się też tu mazać! Droga księżniczko Celestio, dużo łatwiej wraca się do swoich bliskich po udanych zawodach. Lecz nie należy robić uników, jeśli poszło nieco gorzej. Od kłopotów nie da się uciec. A pocieszenia najlepiej szukać u przyjaciół i rodziny. Jak myślisz, Rarity? Czy mi wiśnia, czy wiśnioczanga? Czy mi wiśnia, czy wiśnioczanga? Czy mi wiśnia, wiśnioczanga? Czy mi wiśnia, wiśnioczanga? Czy mi wiśnia, wiśnioczanga? Czy mi wiśnia, wiśnioczanga? Płacisz mi za to, Rainbow Dash! Czy mi wiśnia, wiśnioczanga? Czy mi wiśnia, wiśnioczanga? Czy mi wiśnia, wiśnioczanga? Czy mi wiśnia, wiśnioczanga? Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pipuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.